Kolejne dni pozwolą jeszcze poczuć chwilę babiego lata. Przeważać będzie słoneczna i sucha pogoda. Magda Mering, witam. Zapraszam na szczegóły prognozy. Dostaliśmy się pod wpływ pogodnego wyżu z centrum nad Niemcami, który powoli przemieszcza się na wschód. Jeszcze dziś znajdzie się nad Polską, a do jutra odsunie się nad Białoruś i Ukrainę. Z południowego zachodu napływać będzie stosunkowo ciepłe, suche powietrze. I o ile w ciągu dnia temperatura będzie przyzwoita, to przy rozpogodzeniach noce będą już zdecydowanie chłodniejsze. Ta najbliższa noc przyniesie co najwyżej małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 4 do 9 stopni przy słabym wietrze. Ciśnienie w Gdańsku waha się w okolicach 1025 hektopaskali, ale nad ranem zacznie spadać. Jutro do południa bezchmurnie, potem na niebie pojawi się trochę niegroźnych chmur bez opadów. Termometry wskażą od 14 do maksymalnie 16 stopni. Podmuchy wiatru będą umiarkowane, a w drugiej części dnia chwilami dość silne. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali i cały czas będzie się obniżać. Na Bałtyku nocą zachodni wiatr skręcający na południowy 2 do 4 i 3 do 5 stopni w skali Beauforta. Jutro nadal wiać będzie z południa, a siła wiatru wzrośnie do 7 stopni w skali Beauforta nad otwartym morzem. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.